znowu ja, bo przyszła już pora na Lisie Bajeczki. I po raz kolejny sięgniemy do historii z lisogrimów, które, jak wiem, bardzo wam się podobają. I mnie też. No to żeby już nie przedłużać, bo dzień jest krótszy o 1 godzinę dzisiaj, to nie ma co czekać. Otwieramy książeczkę. Pani asystenturko, potrzebuję pomocnej ręki, bo mam za krótkie łapska. I co się pchasz we krok? Jeszcze dwie kartki. Dwie do tyłu. Dziękuję. Dzisiejsza bajka będzie o stoliczku, który nie mógł się nakrywać, bo mu koza zabrała nogi ze złości. Zapewne znacie bajkę o stoliczku, który sam się nakrywał, i o kozie, która lubiła kłamać. Koza ta była bardzo, bardzo zła z tego powodu, że ją gospodarz wyrzucił, bo odkrył jej kłamstwa na gorącym uczynku. Więc wszystkim, których tylko spotkała, płatała złośliwe figle. Któregoś razu dotarła z powrotem do chaty swojego gospodarza, który, jak wiecie, miał 3 synów. I jeden z nich za swoją ciężką służbę zdobył stoliczek, który sam się nakrywał różnymi przysmakami. Koza zobaczyła ten stolik, jak sobie stał spokojnie, pomyślała: ten stół zajął moje miejsce w chałupce i jak się nie rozpędzi, i buc w jedną nogę, a potem buc w drugą nogę, a kiedy stolik się przechylił i opadł na pół blata, no to się rozpędziła i za jednym zamachem strąciła pozostałe 2 nogi, potem zabrała je i becząc złośliwie pobiegła z nimi nie wiadomo dokąd. Biedny stoliczek z powymamnowanymi nogami. Każdy wie, że to tylko blat. A ponieważ nie miał nóżek, nie mógł już się nakrywać, bo każdy wie, że z nakrytego stoliczka obrusik musi się spuszczać w dół, a jak stolik nie ma nóżek, to gdzie ten obrusik się pomieści? Ale jego właściciel był nie w ciemię bity, jak to się mówi. I postanowił dorobić stoliczkowi nowe nóżki. No bo co? Więc wystrugał mu z drewna 4 piękne nowe nóżki, obstalował stoliczek, który znów mógł się nakrywać. Ale niestety tej samej nocy do gospodarstwa zakradła się kozucha kłamczucha i się rozzłościła nie na żarty, że stolik ma znowu nóżki. Jak się rozpędziła, to mu je wszystkie znowu wybiła. Schwyciła je w zęby i pobiegła w te pędy. Rano jego właściciel znów musiał się nagłowić, co by tu zrobić, żeby stoliczek znów się nakrywał. Tym razem powiesił stoliczek na sznurkach. Także wyglądał trochę jak huśtawka, ale bardzo pięknie się nakrywał. Tylko wszystkie płyny z niego się wychlupywały, więc trzeba było być ostrożnym. Ale niestety, kiedy noc nadeszła, koza znowu się pojawiła i zobaczywszy sznurkowe nóżki do góry nogami, no bo tak od góry były, no to do góry nogami, nie? Tak długo gryzła, aż je przegryzła, sznurek zabrała i pokopytkowała nie wiadomo dokąd. A ze stoliczka znowu został sam blat. I tak to trwało. Co rano właściciel stoliczka dorabiał mu nowe nóżki, co wieczór koza znowu je zabierała. Aż któregoś razu przechodził tamtędy mały lisek chytrusek. Bo liski tak lubią czasami chodzić po wsiach, tak żeby popatrzeć, co ludzie robią, nawiązać znajomości z kurami i takie tam o. Zobaczył, jak ten człowiek siedzi obok blatu stoliczka i strasznie się martwi, bo już nie miał pomysłu, z czego te nóżki miałby dorobić. Lisek zapytał, o co chodzi, a dowiedziawszy się, w czym tkwi problem, pomyślał chwileczkę, rozejrzał się po obejściu i mówi tak: tam jest pieniek po drzewku kiedyś zrąbanym. Wygładź pieniek, połóż na niego blat, przyklej supermocnym hiperklejem i koza na pewno go nie zabierze. Jak lisek poradził, tak chłopiec zrobił. Wygładził pieniek drewna, przylepił do niego blat stoliczka super hipermocnym klejem i stoliczek znowu mógł się nakrywać. Ale wieczorem, a kiedy zapadł zmrok, koza znowu przyszła. Zobaczyła, że stolik jest naprawiony i że ma jedną grubą nogę, jak się rozpędziła i buc! Pień drewna. Oczywiście pieniek ani drgnął, za to koza się rogami wbiła w drewno i beczała, ale się nie wydostała. O poranku przyszedł właściciel stoliczka, patrzy, a to koza winowajczyni cały czas się pod tym stoliczkiem merda i próbuje wydostać. No więc chłopiec wziął kije samobije i dał kozie małą nauczkę, a koza uciekła i już więcej nie wróciła. Lisek został oczywiście zaproszony na wielką ucztę wydaną przez wdzięczny stoliczek i jego właściciela. I wszyscy poza kozą żyli odtąd długo i szczęśliwie. Koniec! A morał z tej historii jest bardzo prosty. Jeżeli komuś coś zabierasz i coś przed nim chowasz, to uważaj, bo cię od tego może tylko boleć głowa. No i to tyle. Mam nadzieję, że spędzacie dzisiejszy dzień dobrze, mimo że jednej godzinki nam zabraknie i że znaleźliście już oznaki wiosny, a ja ułożyłem nawet o niej pioseneczkę, no, ale to wam zaśpiewam później, po wszystkim, bo to nie jest część bajki. No, dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych lisich bajeczkach już za tydzień. Pa! Wiosna, cieplejszy wieje wiatr wiosna, a tu znów deszczyk spadł, każdy smarka w koło, lecz kwitną bzy. Trala, trala la la la, reszty jeszcze nie ułożyłem.